Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo miło powitać Cię na naszym kolejnym, bardzo króciutkim i spontanicznym spotkaniu. Dzisiaj z głębi mojego serca chciałabym zaprosić Cię na czwartek, na naszą 127. ceremonię, 127. transmisję. A temat jest bardzo ważny i niezwykły. Porozmawiamy bowiem o barierach i granicach, które często może wyznaczasz sobie zupełnie nieświadomie, a które blokują Cię na drodze do realizacji wszystkich Twoich marzeń i wszystkich Twoich pragnień, ale porozmawiamy również o czasie samotności. Dlaczego samotność jest tak ważna? Dlaczego jest tak pozytywna? I dlaczego jest przywilejem władców, wojowników czy ludzi sukcesu? Czyli ludzi, którzy wyznaczyli sobie jakiś cel i doprowadzili coś do końca, osiągnęli to, co było ich marzeniem i było ich pragnieniem. Nieważne, jak ten sukces definiują inni, dla mnie to jest sukcesem. Wyznaczasz cel i ten cel osiągasz z radością, lekkością, pozytywnym, pięknym nastawieniem. Dokładnie w czwartek uzyskasz bardzo dużo wskazówek, co robić dalej, jak iść dalej, by wszystkie Twoje marzenia, wszystkie Twoje pragnienia, ale również cele Twojej duszy stały się materialne i Twoje życie by było jeszcze lepsze i jeszcze piękniejsze, bo wszystko jest możliwe, wszystko to, czego pragniesz. Pamiętaj, aby uczestniczyć w czwartek w naszym spotkaniu, potrzebujesz dostęp na prawie tydzień, miesiąc lub na rok. Nieważne, jak długi masz czas dostępu, masz do tej konkretnej transmisji dostęp, ale również do całego archiwum, czyli w tym momencie jest to 126 transmisji, każde około godziny, plus do wszystkich moich e-booków, audiobooków, słuchowisk, wszystko to kładę w Twoje dłonie jako klucz do szczęścia i spełnienia. Sprawdź, czy Twój dostęp jest jeszcze aktywny. Minimum dostęp za 33 zł gwarantuje Ci, by wszystko, czego pragniesz, stało się możliwe. To jest bardzo proste. Trzeba tylko wiedzieć, jak, aby poczynić odpowiednie kroki na Twojej drodze do szczęścia. Do zobaczenia więc, Twoja Maria Bukardi.